Cześć wam i chwała, zniesławieni z tej strony Kokos Fly, a to jest kolejny odcinek Dishonored, nagrywany znowuż na live'ie. Także idziemy do domu Sokołowa, bo mamy tam z nim porachunki, trzeba go będzie ogłuszyć i sprowadzić z powrotem. Znaczy z powrotem. Jakie tam z powrotem? Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Fuck. A kurwa, szczury! Mógłbym z nich do nich postrzelać. Z czego tutaj mógłbym do nich postrzelać? Kurna. Z granatów na przykład mógłbym do nich porzucać sobie. Mam nadzieję, że... Oh fuck. Tak, tak, idźcie stąd sobie. Dobra, rozejrzymy się za jakimiś runami i innymi takimi rzeczami. Tutaj widzę, że kościany amulet jest bardzo niedaleko. Te szczury nadal będą mnie chciały zaczepiać. Nie, chyba już mają dosyć po jednym granacie. A, no to luzik. Dosyć łatwo się tam będziemy mogli przekraść. Będziemy musieli używać mocy, na szczęście nie. Zobaczymy, czy kogoś tutaj nie ma. Tylko jakieś leżące ciało. Może jakieś sekrety. Ja oczywiście przechodziłem te wszystkie misje do pewnego momentu, ale tak jak powiedziałem na ostatnim nagraniu, nie byłem w stanie... Nie pamiętałem po prostu, żeby to wszystko pozrzucać, kiedy miałem komputer robiony i tak to się stało. Zresztą many mamy strasznie dużo. Ale zaraz, jak się chyba wróciłem do... samego miejsca. A nie, dobra, tutaj jest balkonik. No i elegancko! Mamy kolejny kościany amulet. Zobaczymy, co on daje. Mam 4 miejsca na 4, czyli wszystko pozajmowane. Wrogie granaty wybuchają nieco później. Nie, tam nie będziemy sobie zmieniali od nowa. Kibel trzeba zamknąć, bo strasznie śmierdzi jak zwykle. Tam chyba nie doskoczę, ale mogę sobie mignąć. O! Higgis! Niedawno dostałem cynk o skrytce schowanej na północnym końcu mostu Kaldwina. Kolejny szalony drań, który trzyma wszystkie swoje błyskotki w sekretnym pokoju. Powiedziano mi, że trzeba 3 razy przekręcić kran starego zlewu, aby otworzyć jakieś ukryte drzwi. Nie mam żadnych informacji o wartości tego, co jest w tym pokoju. Słyszałem tylko o głośniku ulicznym wiszącym nad ulicą tuż przed drzwiami. Wybacz, kolego, nie zapomnij o mej doli, jeśli to znajdziesz. 3 razy przekręcić kran starego zlewu i głośnik uliczny wiszący nad ulicą tuż przed drzwiami. Kurna, czy my to zapamiętamy? A tak, tutaj jest skarb, z tego co pamiętam. Głośnik uliczny wiszący przed drzwiami. Postaram się poeliminować tych gości. To nie jest raczej głośnik uliczny, tylko jakaś latarnia. Ci goście raczej się nie patrzą na górę, więc powinniśmy być tutaj bezpieczni. Jest 3 strażników, którzy chodzą w tę i we w tę. Zobaczymy, jaki jest ich plan poruszania się. Chyba jakiś taki
Nie wychodzą za daleko. Się ciągle coś do siebie gadają. Okej. Nie chcę się dalej chyba ruszyć. Dobra, to po prostu migniemy sobie za niego i go poddusimy. On chyba tutaj powinien się zatrzymać za chwilę. Wah! O! Siema! Siema, stary. Zostawię ci tutaj ogłuszonego gościa. Mam nadzieję, że sobie z nim poradzisz. Wszystko w porządku? Samuelu? Chyba tak. Teraz trzeba za drugiego pana się wziąć. Gdzie poszedł ten drugi strażnik? Jest tutaj. Znowu mu migniemy. Przytrzymamy F, żeby ciało nie huknęło o ziemię, chociaż i tak raczej by nikt na to uwagi nie zwrócił, a położymy go sobie tutaj elegancko. Oczywiście jakbyśmy go zrzucili z jakiegoś wysokiego budynku, to by po prostu się zabił. Tutaj mamy obraz i za tym obrazem, o ile dobrze pamiętam, jest safe. No i teraz pytanie. Ja oczywiście nie znam kodu. Kod na pewno jest ukryty tam, gdzie ta notatka podpowiedziała nam. Tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest tutaj głośnik uliczny. Dlatego trzeba będzie wyeliminować wszystkich, którzy tutaj są, a potem się na spokojnie rozejrzeć. Zobaczmy, jak ten strażnik sobie tutaj przejdzie. Nie mam już niestety strzałek usypiających za bardzo. Dobra, teraz jest nasza kolej. Elegancko, ładnie, pięknie. No i chyba będzie, chyba to już wszystko pójdzie bez problemów. To już powinno pójść bez problemów. Czy trzeba będzie głośnik uliczny znaleźć? Uwolnimy sobie tych oto państwa. I don't know who you are, why you did this for me, but listen. Nearby there's a partially collapsed building. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting was a safe. And the code is 294. To widocznie nie słuchałem tych ludzi, szczerze mówiąc, jakich uratowałem wcześniej, bo nie pamiętam, żeby podawali 294. Nie pamiętam, żeby cokolwiek takiego podawali. Więc super. Bo wcześniej naprawdę straciłem sporo czasu, żeby odnaleźć kombinację tego sejfu. A tutaj mi już podali elegancko, więc nie ma z tym problemów najmniejszych. Teraz trzeba poszukać rzeczonego głośnika. Ja pamiętam, że tam były szczury. Tutaj nie ma głośnika. Ale mogę otworzyć te drzwi, bo w sumie czemu nie? Aha. Aha, no i tutaj... tutaj prowadziły te drzwi, tutaj gdzie chciałem... ta brama, gdzie chciałem się dostać na początku. Z tym to akurat nie ma problemu. Mam nadzieję, że ten głośnik będzie gdzieś dalej. Runa się znajduje u Sokołowa. Potem się z tym rozprawimy.
Najgorszym problemem będzie jednak znieść tego nieprzytomnego Sokołowa, tak żeby strażnicy się nie pokapowali, bo chyba nie będę w stanie wyciąć wszystkich strażników. Znaczy, w ogóle nie będę chciał ich wycinać, ale nie będę... Nie będzie w ogóle opcji, żeby ich wszystkich ogłuszyć. O Jezus, nie! 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 Shit. Uff. Okej. Okay. Myślałem, że spadnę na ryj i sobie rozkwaszę mordę. Tutaj jest głośnik uliczny. To jest chyba głośnik uliczny, tak mi się zdaje. Zatem... Gdyby to były na przykład te drzwi, których można otworzyć. Może chodzi o te drzwi. Tego też nie można otworzyć. To jest jakiś balkon. Spróbujemy się tam do niego dostać. Chyba się nie obejdzie bez blinka. Bez mignięcia. Nie ma. O, tutaj może być. O! Czyżby tutaj był jakiś skarb ukryty? Serio? Tak trochę nie wygląda. To jest ten skarb? Nie sądzę. Nie wydaje mi się, że to o to chodzi. Ale może chodzi o to... Okej, okay. To nie było za dobre. No to już prędzej o to będzie chodzić. O, jest kolejny safe. No tak, to raczej chodziło właśnie o to. Ale gdzieś tutaj też widziałem ciała. O nie. A nie, są ciała. Nie zauważyłem ich wcześniej. No dobra, to skarb mamy obskoczony. To teraz wypada się dostać do domu Sokołowa i go stamtąd wykraść, że tak powiem. I na to będzie sposób. O ile sobie dobrze przypominam. Powiedzmy, że dostaniemy się tutaj. Tutaj już się nie dostajemy na górę. A nie, jednak. O. Ups. O cholera jasna, już mnie musieli wykryć szmatławce jedne. No, mamy jedną strzałkę usypiającą. Uff, dobrze nie strzeliłem. Okej, okay, ładnie, mamy go. Elegancko, elegancko. No to będzie dosyć niebezpieczne, ale udało się. Niestety już tych strzałek usypiających nie mamy. Nie wiem, gdzie w tej chwili dostać. Być może mógłbym się wrócić jakoś, ale... Nie chcę czegoś takiego próbować. Turn my hopes and energies to Formula 25, which in conjunction with a high heat that... Which came to me most vividly in a dream last night. Has great potential, according to the latest celestial alignment. O nie, nie będziemy z tobą, Sokołowie, rozmawiali. To go mamy. Tutaj możemy uwolnić sobie tą laskę, ale ona chyba i tak jest już skazana na śmierć. No, nie powiedziałbym, że to jest laska, ale kobieta jak najbardziej. Pain is horrible right now. So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. No, chyba tutaj umrzesz niestety.
Muszę ci powiedzieć, moja droga. Zobaczymy jakieś receptury, raport porucznika. Zgodnie z życzeniem, oto próbka eliksiru z czarnego rynku, który jak sądzimy pochodzi z jednej z porzuconych destylarni. Bez wątpienia ustępuje pańskiemu specyfikowi, a nawet remedium Piero, ale ludzie są zdesperowani. Nie zdołaliśmy zidentyfikować dodatkowych składników, być może będzie miał pan więcej szczęścia. Jedna uwaga, kilku ludzi ze straży twierdzi, że nabywają i używają tego od czasu do czasu, ponieważ jest tańsze i można się tym nie źle najebać. Żaden z nich nie zgłosił choroby ani powikłań, zatem chociaż być może nie chroni to tak dobrze przed zarazą, nie wydaje się szkodliwe, a nawet nieźle daje w banie. Jak tutaj się uzdrawiało? Okej, R-ką. Już chyba nic nie będzie ciekawego. Nope. Teraz trzeba się jakoś dostać. Dziękuję pustej. Fuck! Spoko, ziomuś, nie chciałem cię rzucać. Dobra, nieważne, nie będziemy się w to bawili. Ja wiem, że tutaj się kryje sporo skarbów, ale już chyba sobie podaruję. Mam nadzieję, że jestem w stanie się z tym sokołowem na ramieniu ześlizgnąć. No to raz kozie śmierć. Okej, udaje się. O kurwa! Chyba jebnął. Fuck! Chyba jebnął z za dużej wysokości. No dobra, trzeba to będzie inaczej rozwiązać. Jednak nie można się wspinać z gościem na ramieniu. Widzę, że można blinknąć z gościem na ramieniu. To już jest lepiej. To już lepiej. I pędzimy sobie do Samuela. Nie będziemy wchodzić do tego budynku. Zresztą tam nie ma żadnych run. Niczego takiego. Okej, nie chciałem tego w sumie robić. To chciałem zrobić. The royal physician himself. He made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. No to poszło mi znacznie szybciej niż ostatnio. No w sumie nie bawiłem się w zbieranie różnych przedmiotów itp. itd. Nie znalazłem, jak widać, jednego obrazu sokołowa, ale kij z tym. Także misja medyk cesarski dobiegła końca i teraz będziemy podążali na kolejną misję. Nie znalazłem oczywiście wszystkich monet, ale 2/3 i to, no dobra, może mniej niż 2/3, to całkiem w porządku. Zabiłem dwóch nieprzyjaciół, co jest dosyć dziwne, bo nie przypominam sobie, żebym kogokolwiek tutaj zabijał, ale niech im będzie. Idziemy dalej. A co? They set up a cell for Sokolov in the old kennel. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up. Przytulna cela. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. Go, go, Rasputin, taralalalala. Będzie dobra zabawa z Sokołowem. Ale to było bardzo łatwe, naprawdę więcej strażników powinien mieć. Nie powinno dać się uciec aż tak łatwo. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machine. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. Yep. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. No raczej. Jeszcze się odprężę trochę.
Niestety, słuchajcie, niestety nie serwują w tym cholernym barze żadnego alkoholu. Jak zwykle wszystko jest cholera puste. Normally I'm a natural philosopher, but today. Okej. Consider me a humble craftsman here to serve. To dobrze, bo muszę kupić trochę strzałek. O, ciche kroki i bardzo dobrze, ale muszę przede wszystkim bełtów usypiających sobie nakupować. Bo tego naprawdę mi brakuje. Bełtów do kuszy w sumie... Czemu nie? A tym co tam? I teraz ulepszenia. Ciche kroki będą bardzo fajną sprawą. Zasobność bełtów, bełty standardowe to niestety kiepska kwestia, ale zasobność kościanych amuletów to mi się też przyda. Także zakupimy sobie zasobność kościanych amuletów, ciche kroki jak najbardziej. Jeszcze mamy dosyć sporo hajsu z YouTube'a, więc może ciche kroki 2. Coś jeszcze. Zasobność granatów nie używam, pułapek z ostrzami sprężynowymi nie używam. Pocisków również, bełtów również, skrzyżowanie ostrzy. Również nie, zasięg ostrzy również, ulepszenie pistoletu. Zadawane po bliskim celom, celność nie, optyka maski to ewentualnie. Ale to większe przybliżenie to też nic nie da. Dobra, kupujemy sobie budki. I niech będzie zasobność bełtów, bo w sumie czasami się tego używa do eliminacji szczurów. To wszyściuteńko. Run tutaj żadnych nie ma, nie przypominam co. A jednak jest kościany amulet, toż ty w mordę. Gdzie on może być? Jak ja go wcześniej nie zgarnąłem? I dlaczego on jest gdzieś daleko? No proszę. Klucz do porzuconego apartamentu. O. Być może w dalszym ciągu fabularnym sobie odblokujemy tutaj przejście. Ten klucz, więc no niestety chyba nie będziemy się mogli z tym pobawić za bardzo. Chyba, że da się jakoś inaczej dostać, na przykład poprzez kanały, ale skoro jest potrzebny klucz do tego, to na pewno będzie można to odblokować dalej, także nie będziemy się z tym bawić, zobaczymy co do powiedzenia ma nasze serce. Fajne, to serce ma taki uspokajający głos. O, bełty usypiające, no matko boska, właśnie kupiłem kur na 10, a tu mi ktoś w prezencie zostawił. O, jeszcze jedna. I z pustą butelką, no kurna. To sprawa z moimi braćmi jest nader nieprzyjemna, zatem nie życzę kontynuowania dyskusji o niej, jednakże naprawdę muszę ci podziękować. Słyszałem, że znalazłeś jakieś inne środki unieszkodliwienia bez odbierania im życia. Błyskotliwe! Się wie. Gdziekolwiek się znajdują, nawet jeśli są w żałosnym stanie, przynajmniej są żywi. Zatem może pewnego dnia ujrzę ich ponownie. No nie sądzę. Słuchaj, dlaczego przyniosłeś mi pieprzoną, pustą butelkę? Czy nigdzie tutaj nie mogę zanurzyć ryja, uwalić się porządnie? Nigdzie. Co za gra? Non-alkoholik po prostu. Corvo, wake up! You were making funny faces while you were sleeping. Hmm. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Okej, słuchajcie, jestem z wami z powrotem. Niestety wywaliło TeamSpeak'a, gdzie zazwyczaj nagrywam, ale na szczęście zorientowałem się w porę i ucięło tylko jedną kwestię, więc jest spoczko i nagrywamy sobie dalej. Ja po prostu będę miał nieco trudniej przy montowaniu tego materiału, no ale co tam. Callista will come get me when she's done with her bath.
Thanks, Corvo. It makes me feel better. Spoko, mała. Możesz się pobawić stołkiem i pajęczynami i książką. A teraz idziemy do Sokołowa, trzeba go będzie przesłuchać. The Ascendancy Circle has chosen Teague Martin to be high overseer. Let us all praise their choice. The dance of investiture will take place without delay. The renovation of Caldwin's Bridge will be delayed indefinitely. Until then, citizens cross at their own risk. Royal Physician. I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. Bah! I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress. And the former Spymaster, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant. No Jezu, gdzie odchodzisz? Nie słyszę cię, koleś. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. Love. Whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry plague, I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Admiral? It's the company you keep that interests us so well. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress. Ciekawe, czy nago. The military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her name. Akta zboczone malowali tutaj. Ciekawe, czy by się nadawało na moje tapety na pulpicie. No dobra, chyba my go będziemy musieli przekonać do mówienia. I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. 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 Dobra, wiecie co, przekupimy go, tak wybierzemy inną strategię. Kurna, tylko ja nie mam hajsów. Cholera jasna, chyba nie będę miał hajsów. Fuck, bo trzeba mu kupić butelę wody, takiej lepszej, a nie wiem, czy po prostu mnie na nią stać. No, wskakuj już tutaj. Aj, ty zboczuszku. Patrzcie. I know it looks... I was inventing a new kind of lock. The tumblers, shaped like... snowflakes. The truth is, there is no snowflake lock. Naprawdę? Looking through the lock. Couldn't bear it if she knew. I know you're a man of honor, and I also know that you can kill me at any time. Dawaj mi kurna butelę. Zamian. Siema. Can't you see I'm about to bathe? Corvo, under other circumstances, I assure you I might welcome your advances. But rats, plague, and tyranny have a way of killing the mood. Oddaj spokój, kurna lala. No to... to może jednak, co? Ej, słuchaj. When I took this job, he told me I'd work with good men. Ugh, I feel dirtier than when I started. Dobra, postąpimy trochę inaczej niż wcześniej. Wcześniej nie mówiłem, że Piero ją podgląda, ale być może uda się z tego coś ugrać dobrego. A może się uda poszantażować tego Piero? Ale to są takie okropne, brutalne metody, no, których
których ja będę się imał w tej chwili. Gdzie on kurna w ogóle polasł? Ty, kim ty jesteś? Nie wiem. Jezu, już się dowiedziałeś? Człowieku, co ty telepatią dysponujesz, czy co?